Małe kino powstało przy zielonej herbacie i humusie i była to inicjatywa po prostu osób, które kochają kino, kochają filmy, dobre kino. Później stworzyliśmy grupę na Facebooku i włączyło się kilkadziesiąt czy tam set nawet osób do tego, aby współtworzyć z nami pomysł, jak to ma wyglądać, jaki ma być repertuar, kiedy ma być grane i tak dalej. No i mamy to małe kino. Małe kino działające w budynku Teatru Miejskiego w Lesznie podsumowało sezon. Od stycznia do czerwca tego roku sprzedano 1701 biletów. Rekordowy okazał się marzec. Organizowane na prośbę widzów dodatkowe seanse filmów Aida i Come On, Come On przyciągnęły do kina prawdziwe tłumy. W marcu sprzedaż biletów w porównaniu do lutego wzrosła niemal trzykrotnie. Kino w teatrze odwiedziło wówczas 624 widzów. Zagraliśmy dotychczas 24 filmy w regularnych seansach i praktycznie były one prawie w całości wyprzedane, z wyprzedzeniem. To znaczy, że ten repertuar to jest taki, którego chce leszczyńska publiczność i to jest fajne. Były to filmy różne, ambitne, trudne, łatwe, rozśmieszające, wzruszające, wzruszające do myślenia, refleksji, czy takie, na których trudno było czasami wysiedzieć. Nagrodę za udział we wszystkich seansach odebrali państwo dziamscy. Chcieliśmy i nadal chcemy, aby były to filmy, które są nagradzane na festiwalach międzynarodowych, grane w Cannes, w Gdyni, przez Nowe Horyzonty, Millennium Dogs Against Gravity i tak dalej. Zachęcamy nadal wszystkich do tego, aby dołączyli do nas na mediach społecznościowych, proponowali repertuar, pisali nam uwagi krytyczne bądź pozytywne, bo tego bardzo potrzebujemy, recenzje, propozycje tego, co może się zadziać na jesień. Ostatni seans przed przerwą wakacyjną zagrano w poniedziałek 27 czerwca. A jakie są plany na jesień? I z takich planów i rzeczy realnych mogę powiedzieć, że zniknie ten ekran i pojawi się, mamy to obiecane przez dyrektora, pojawi się nowy lśniący bialut. Nie wiem, jak długo potrwa proces produkcji tego zamawiania, nie znam się na tym, ale klamka zapadła. Trwają prace nad nowym repertuarem, który pojawi się od września. Nie zabraknie także spotkań z ludźmi kina, kultury i sztuki. A już w lipcu i sierpniu widzów zaprosi małe kino letnie w plenerze.